Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Umowa na budowę Westerplatte bis podpisana. Koncert Szewczenkowski w Kętrzynie. Kolejna edycja Kinder Plus Sport za nami. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Dziesięć lat batalii o zrealizowanie niespełna kilometrowej ulicy zwanej potocznie Westerplatte bis zakończone sukcesem. W miejskim ratuszu 14 marca między firmą Strabag a burmistrzem Kętrzyna przy kontrasygnacie skarbnika miasta podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. Tym samym oficjalnie przypieczętowano budowę północnej obwodnicy Śródmieścia. Do przetargu przystąpiła rekordowa liczba oferentów, o realizację starało się 10 firm. Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma Strabag, która wykona inwestycję za 5 845 618 zł i 35 groszy. Generalnie firma Strabag już od wielu lat istnieje na rynku polskim. Jest to jedna z większych firm drogowych zajmujących się realizacją inwestycji drogowych. W związku z tym, że firma jest nastawiona na prowadzenie inwestycji na rynku lokalnym, a my jako też jednostka pracująca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego postanowiliśmy również wystartować tutaj, żeby na rynku tym lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta Kętrzyn zrealizować inwestycje. To jest standardowa inwestycja także, ponieważ mamy doświadczenie na przebudowach dużych dróg krajowych, dużych odcinków przy dużym jakby powiedzmy zakresie robót drogowych, w sensie kubatury robót ziemnych, wykopów, nasypów. Ta inwestycja jakby w niczym szczególnym nie odbiega od inwestycji do tej pory zrealizowanych. Jedynym powiedzmy tutaj jakby czynnikiem charakteryzującym tą inwestycję jest duży zakres robót drogowych na terenie mocno zurbanizowanym. Zgodnie z warunkami umowy jeszcze w tym tygodniu wykonawca rozpoczyna roboty geodezyjne. Inwestycja ma zostać zakończona 31 października 2016 roku. Ja myślę, że poczekajmy do listopada 2016 roku, tego roku. Poczekamy, zobaczymy i ci, którzy nie wierzyli w potrzebę, w konieczność wręcz tej inwestycji, będą się mogli praktycznie przekonać. I ufam, że to będzie sympatyczna refleksja nawet i tych ludzi, którzy jeszcze 10 lat temu, ale i w ostatnich miesiącach byli przeciwnikami tej inwestycji, bo nie ukrywajmy, że były złożone i skargi do pana wojewody i ze strony wspólnoty mieszkaniowej, no i ze strony niektórych radnych, rady miejskiej, powiatowej. Ale cóż, dzisiaj jesteśmy po podpisaniu umowy, po rozstrzygnięciach prawnych w tym zakresie, no i przystępujemy do pracy. W sobotę 12 marca w sali kinowo-widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się koncert Szewczenkowski. Wystąpili reprezentacyjny chór męski Związku Ukraińców w Polsce Żurawie oraz młodzi artyści z punktów nauczania języka ukraińskiego w Kętrzynie i Barcianach. Społeczność ukraińska Kętrzyna i okolic uczciła pamięć ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki. Poeta, prozaik i malarz Taras Szewczenko stał się jeszcze bliższy wszystkim Ukraińcom podczas rewolucji godności z przełomu lat 2013-2014. Był jej symbolem i duchowym przywódcą. Oh.
pytanie, dlaczego społeczność ukraińska każdego roku pamięta o dniu narodzin, śmierci poety, o nim w ogóle i skąd się to bierze. Otóż ktoś, kto nie czyta Szewczenki, nie przeczytał żadnego jego wiersza, nie bardzo będzie wiedział rzeczywiście, o co chodzi Ukraińcom, którzy szanują pamięć tego wybitnego poety. Otóż jest to na swój sposób ukraiński prorok, człowiek, który przewidział, jak będzie rozwijać się historia. On w najczarniejsze dni reakcji Imperium Rosyjskiego wierzył, że Ukraina stanie się krajem wolnym i niepodległym. I ta wiara nie upuszczała go do końca i jego bardzo ciężkiego życia, dlatego że on przez wiele lat był chłopem pęszczyźnianym. Następnie około 10 lat spędził jako żołnierz carski, zesłany tam przez cara, między innymi za te prorocze słowa o Ukrainie. I dlatego dziś portrety Szewczenki w ukraińskich domach z reguły wiszą między ikonami. Kolejna edycja Kinder Plus Sport za nami. To program przygotowany przez grupę Ferrero w celu promowania aktywnego stylu życia. Czyni to poprzez zachęcanie do gier i zabaw ruchowych dzieci i młodzież. Projekt opiera się na przekonaniu, iż aktywny styl życia jest treningiem nie tylko dla ciała, ale również dla emocji oraz ważnym elementem edukacji w rozwoju dziecka. 12 i 13 marca 400 drużyn i 650 młodych adeptów siatkówki walczyło o zwycięstwo w kętrzyńskich halach przy ulicy Moniuszki oraz Kazimierza Wielkiego. Jest to projekt oczywiście upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest to projekt, który ma być etapem w szkoleniu młodzieży, w szkoleniu dzieci, które później mają zasilić kluby już w rozgrywkach ligowych, w rozgrywkach lig wojewódzkich. Na razie jest to zabawa. Dzieci przyjeżdżają na takie turnieje u nas w województwie, odbędą się 4. Jeden już mamy za sobą w Ełku, następny czeka nas w Olsztynie, następnie później Węgorzewo, a najlepsza 8 rozegra finał w Elblągu. Sezon rozliczeń podatkowych w pełni. Warto jednak pamiętać, że roczne rozliczenie to nie tylko obowiązek, ale też okazja do wsparcia wyjątkowych jednostek lub instytucji, których działalność popieramy. Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste. Należy w zeznaniu rocznym w odpowiednich rubrykach wpisać numer KRS wybranej organizacji i przekazywaną kwotą, która nie może wynosić więcej niż 1% podatku należnego. Lista organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku w 2016 roku, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie organizacje, stowarzyszenia, organizacje, fundacje utrzymują się praktycznie z tych darowizn z 1%, a zadań zazwyczaj jest ogrom. No, ja tu z własnego podwórka chociażby powiem, że mamy bardzo dużo zadań. My prowadzimy szkolne koła PCK, które od 95 lat już istnieją. Prowadzimy również grupę społecznych instruktorów młodzieżowych, których na co dzień mieszkańcy mogą widzieć na zabezpieczeniach imprez, meczów czy na pokazach. Teraz jesteśmy w trakcie powoływania grupy pomocy humanitarnej, która to grupa przejmie część zadań od grupy społecznych instruktorów młodzieżowych. Składać się będzie wyłącznie z dorosłych osób i chciałbym podziękować tym osobom, które przekazały swój 1%, ale no, w ubiegłym roku niestety muszę powiedzieć, że byliśmy na szarym końcu. Z całego powiatu kętrzyńskiego raptem wpłynęło 248 zł z 1%. A średnia oddziału w naszym województwie wynosiła 3 do 5 tysięcy. Organizacje pozarządowe są w sumie bardzo biedne. W zasadzie praktycznie żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej. Żyją ze swoich własnych składek, a potrzeb mają całe mnóstwo. Dlaczego na Amazonki? Amazonek jest bardzo dużo w Kętrzynie i w ogóle w powiecie kętrzyńskim. Tam się liczy grubo ponad 1000 osób już. I nie mamy za co nawet rehabilitować się, ani po prostu
prostu pomagać tym dziewczynom, ani ćwiczyć z podfachowym okiem. No, dwa razy w tygodniu ćwiczenia na tej ogólnej sali, tylko tutaj na Moniuszki, za co serdecznie dziękujemy w ogóle, że mamy taką możliwość, ale brakuje nam masażysty, prawdziwego rehabilitanta, gdzie to na co dzień powinno być bez przerwy non-stop stosowane. I właśnie z tego 1% my się staramy załatwiać tę rehabilitację dla tych kobiet potrzebujących już wsparcia do końca swojego życia. Nie tylko Amazonki potrzebują, jest dużo mnóstwo innych organizacji. Spis cały widziałam na stronach Urzędu Miasta, na stronach Starostwa. Proszę zobaczyć, w Urzędzie Skarbowym też mają spis wszystkich tych, które potrzebują tego wsparcia 1%. Drodzy Państwo, jeżeli nie umiecie sami sobie rozliczyć, napisać tych, zapraszamy do siebie. Ja bardzo chętnie pomogę, rozliczę i nawet wyślę do Urzędu Skarbowego. Po blisko 4 miesiącach przerwy w sobotę 12 marca na boiska piłkarskie powrócili trzecioligowcy. Niestety w pierwszym rewanżowym meczu rundy wiosennej Granica Kętrzyn na własnym boisku doznała porażki 0-3 z czwartym zespołem ligi Huraganem Morąg. Mecz na boisku przy ulicy Bydgoskiej został rozegrany bez udziału publiczności. Był to efekt kary nałożonej na klub przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Moje oczekiwania są bardzo banalne, to znaczy ja bym chciał, żeby zespół dalej konsekwentnie się zgrywał, żeby prowadził równorzędną grę na poziomie solidnej trzeciej ligi i również żebyśmy dalej ogrywali tą naszą zdolną młodzież wybraną, która została w jakiś sposób trochę teraz przeselekcjonowana po tym okresie zimowym i tych kilku chłopaków młodych, którzy doszli do kadry pierwszego zespołu. Myślę, że będą się cały czas ocierać o grę, bądź będą grali, myślę, że niektórzy też w podstawowym składzie, będą mieli okazję na poziomie trzeciej ligi parę razy wystąpić. I żebyśmy zakończyli te rozgrywki już z zespołem, który ma jakiś rys, który ma jakiś kształt i który w przyszłym sezonie będzie już przygotowywał się do rozgrywek czwartej ligi jako zespół, który już o coś walczy.